Kryptomasters przedstawiają. Cześć Wam, Karol z tej strony. Będę odpowiedzialny na tym kanale za research. Ekipa Instytutu Kryptografii i Kryptomasters poprosiła mnie, abym takie filmy dla Was wrzucał. Nie są to przedpłacone filmy, jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupna, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Ale staram się dla Was wynajdować niszowe projekty, które mają realne szanse na wzrosty podczas hossy. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić projekt Electroneum, ale na początek chciałem powiedzieć, że wszystkie informacje, które tu usłyszycie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli macie jakieś pytania do tego bądź poprzednich moich rese, zostawiajcie je pod filmem i raz na miesiąc zrobimy Q&A, gdzie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Ale pamiętajcie, że przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zróbcie swój własny research projektu, no to zaczynamy. Ogólnie nie mam zwyczaju inwestować w stricte kryptowaluty, ponieważ tu konkurencja chyba jest największa. Poza tym nie uważam, że będą one służyły do płacenia dla zwykłego zjadacza chleba, z prostego względu zbyt duże wahania cen. Ale znalazłem fajny projekt, Elektroneum. Ma on swoje wzloty i upadki, ale wyróżnia go na pewno marketing, kopanie na telefonie oraz ogromna społeczność. Projekt ten został uruchomiony w listopadzie 2017 roku w Wielkiej Brytanii. Jest on oparty na mocno zmodyfikowanym kodzie źródłowym Bytecoina oraz Monero. Jest zdecentralizowaną kryptowalutą, posiadającą własny blockchain i została opracowana specjalnie dla użytkowników mobilnych i użytkowników smartfonów. Pierwsza brytyjska kryptowaluta, tak o projekcie mówią jego twórcy. ETN bo taki skrót ma waluta cyfrowa tego projektu, została stworzona dla ludzi do powszechnego użytku. Jest szybka, małe opłaty transakcji oraz bezpieczna. Niekiedy uznawana za private coina ze względu na zwiększenie prywatności poprzez tzw. Tak podpis pierścieniowy. Ale czy można mówić tu o prywatności, kiedy przy posiadaniu większej ilości musimy udowadniać swoją tożsamość? No nie bardzo, a tak właśnie jest w ETN. Transakcje w sieci są prywatne dla innych użytkowników, ale przy obrocie ETM musimy przejść KITS. Czyli Know Your Client. Na stronie możemy przeczytać, że jest to procedura formalna oraz przeciwdziałająca praniu brudnych pieniędzy. W skrócie mówiąc, twórcy zrobili taki duży ukłon w stronę rządów oraz instytucji finansowych. I mamy tu trzy poziomy weryfikacji. Pierwszy level muszą przejść klienci, którzy mają przez ostatnie 3 miesiące obrót, bądź e, trzymają tokeny o równowartości 150 do 150 euro. Drugi level jest obowiązkowy, kiedy przez ostatnie 3 miesiące. Macie ponad 150 euro, ale nie więcej niż 10 tysięcy. I trzeci level jest od 10 tysięcy euro. Każdy level oczywiście różni się od siebie poprzez metodę weryfikacji. W pierwszym levelu podajemy tylko e-mail i swoje dane. W drugim musimy już potwierdzić swoją tożsamość, a w trzecim potwierdzić adres zamieszkania, tożsamość, przesłać im odpowiednie dokumenty. Twórcy zadbali też o portfel mobilny, który służy również do kopania ETN, o czym zaraz powiem. Stało się już zwyczajem, że powodem powstawania kolejnej kryptowaluty, jak i elektroneum, jest brak dostępu do bankowości wielu ludzi na świecie. Na ten moment jest to 1,7 miliarda dorosłych ludzi, jak możemy przeczytać na Forbesie. No fakt, dosyć spora liczba, ale czy ludzie nie mający dostępu do bankowości mają smartfony, które często kosztują kilkaset albo nawet ponad tysiąc dolarów? I tu właśnie elektroneum wyszło krok do przodu i stworzyli budżetowy smartfon elektroneum M1, który można kupić już za 80 dolarów. Sami chwalą się, że jest to smartfon, który oddaje ci pieniądze właśnie poprzez kopanie ETN. Portfel ETN ma właśnie funkcję kopania w chmurze, cloud mining. Początkowo była to demonstracyjna forma kopania i po wykopaniu 100 ETN licznik się zerował. W sieci było wiele kontrowersji na ten temat. Jednak użytkownicy po prostu nie przeczytali opisu aplikacji, a było tam wyraźnie napisane, że jest to demo, a realne kopanie przez aplikację jest w trakcie tworzenia. Teraz już aplikacja kopie realne monety ETN. Wypróbowałem to na swoim telefonie i fakt, kopię w zastraszającej prędkości. Przez 4 dni wyko wykopało mi całe 1,17 ETN. Przy obecnej cenie 1 ETN to lekko ponad 4000 dolara. czyli no fakt, bardzo szybko zwraca się ten telefon. Aplikacja pobrała również 6 MB danych sieci komórkowej, a telefon rozładował mi się chyba dwa razy szybciej niż bez kopania. Moim zdaniem nie jest to opłacalne. Ale dużo ludzi zachwala to kopanie, wykorzystując kody referencyjne, uzyskują więcej kopanych monet i kopią na kilku urządzeniach. Dobra, wróćmy do projektu. Electroneum to nowy ekosystem płatności cyfrowych, który umożliwia każdemu przechowywanie, wysyłanie i odbieranie funduszy cyfrowych za pośrednictwem smartfona. Nie wymaga konta bankowego w dużym skrócie kryptowaluta dla mas. Aktualnie mają ponad 2 miliony zarejestrowanych użytkowników na całym świecie. Znalazłem fajne porównanie Bitcoina do Electroneum, i w tym porównaniu możemy przeczytać, że Elektroneum zostało stworzone jako mobilna kryptowaluta, która pobudzi nowe masowe przyjęcie wśród ponad 2 miliardów użytkowników smartfonów na całym świecie, a Bitcoin został stworzony zaraz po kryzysach finansowych w 2008 roku jako sposób na obejście tradycyjnego, scentralizowanego systemu bankowego. Electroneum jest zarządzane przez zespół Electroneum, kierowany przez CEO Richarda Elsa. Składniki portfela internetowego oraz mobilnego są zcentralizowane, chociaż sam blockchain jest zdecentralizowany i zarządzany przez górników na całym świecie. Należy dodać, że portfel działa również offline. Twórca bitcoina ma na imię Satoshi Nakamoto, nazwa na pierwszym oficjalnym dokumencie bitcoin, chociaż nikt nie wie kim jest. Nie ma osoby lub podmiotu zarządzającego bitcoinem. Jest regulowany i zarządzany w całości przez większość decyzji górników na całym świecie. Elektroneum zostało stworzone z myślą o użytkownikach mobilnych, a tym samym ma potencjalną bazę użytkowników ponad 2 miliarda właścicieli smartfonów na całym świecie. Bitcoin był pionierem w dziedzinie kryptowalut i był używany głównie przez maniaków komputerowych. Duzi inwestorzy pojawili się stosunkowo niedawno. Elektroneum ma ponad 800 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. To podczas pisania tego artykułu aktualnie jest ich ponad 2 miliony w swoim systemie portfela online. Potencjalnie może być więcej tych użytkowników. Którzy trzymają swoje monety w papierowym portfelu lub na giełdzie. Baza użytkowników Bitcoina jest trudna do oszacowania ze względu na fakt, że każdy może otworzyć nieograniczoną liczbę portfeli, jednak według badań użytkowników Bitcoin ma od 3 do 4 milionów użytkowników. Elektroneum dzieli się tylko do dwóch miejsc po przecinku, a nie tak jak Bitcoin 8 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba monet elektroneum to 21 miliardów ETN. Natomiast Bitcoina 21 milionów BTC. Opłaty transakcyjne w elektroneum nigdy nie przekroczą 0,2 ETN. Za to w Bitcoinie podczas dużej aktywności może to być nawet 30 lub więcej dolarów. Elektroneum jest oparte na bazie kodu Monero i dlatego dziedzicie większość funkcji prywatności Monero. Bitcoin jest oparty na algorytmie SH256. Elektroneum ma oficjalny system portfela online, który komunikuje się z blokiem w imieniu użytkownika. Bitcoin nie ma takiego oficjalnego portfela. W Elektroneum niemożliwe jest dokładne określenie pochodzenia transakcji lub dokładnego salda portfela. W Bitcoin, jak wiadomo, wszystkie transakcje jednego konkretnego portfela, jak również jego saldo, są publicznie widoczne. Wydobycie ETN. Można wykonać za pomocą smartfona i bez wiedzy technicznej. Natomiast wydobywanie bitcoinów wymaga kosztownej platformy wydobywczej i dużej wiedzy technicznej. Do porównania przydałoby się również dodać szybkość transakcji, ale nie ma konkretnych danych na ten temat. Znalazłem jedynie, że transakcje w ETN są zatwierdzane co jakieś dwie minuty, co minutę. Nie jest to dobry wynik. Na kilku forach przeczytałem, że transakcje są natychmiastowe, ale natychmiastowe to jest tylko powiadomienie odbiorcy o wykonaniu przelewu, a nie sam przelew. Jednym z głównych czynników, który wyróżnia projekt, jest ich marketing. Zresztą członkowie zespołu są bardzo doświadczeni w marketingu internetowym. Jak wejdziemy na YouTube i wpiszemy ETN albo Elektroneum, możemy zobaczyć setki, jak nie tysiące filmów promujących ETN. Oczywiście, twórcy projektu dawali odpowiednie wynagrodzenie za filmy wrzucane na YouTube. Nie, ja nie dostałem i nie dostanę nic. Nie robię tego researchu dla nich, tylko dla Was. Zobaczcie sami, można tu przywijać i przywijać, a filmy się nie kończą. Są chyba we wszystkich językach świata. Pomijając fakt, że mają gotowy produkt w projekcie ciągle coś się dzieje. Nie zmienia a ulepsza. To jak twórcy znów ruszą z taką kampanią marketingową, to możemy spodziewać się niezłego hypu i wzrostu ceny. To chyba tyle o projekcie przejdźmy do samej monety ETN. Token ETN pojawił się na giełdach 2 listopada 2017 roku. I od razu zaliczył ogromny zjazd z 23 na 3 centy. Jednak nie było to takie straszne dla inwestorów podczas ICO, ponieważ 1 ETN na ICO kosztował 1 cent. Więc nawet po tym ogromnym dumpie inwestorzy byli 300% na plusie. Cena początkowa, czyli te 23 centy, jest również ATH projektu. Cena nigdy już nie wróciła do ceny początkowej. I tak jak możemy tu zobaczyć, e, klasuje się ona na 119 miejscu w rankingu. Market cap to 47 milionów dolarów. Wolumen, 781 tysięcy. Ilość monet w obiegu, 9,5 miliarda. Max supply, 21 miliardów ETN. All time, tak jak powiedziałem, 23 centy. Ilość monet faktycznie jest ogromna. Twórcy chwalą się, że to, że ETN dzieli się tylko do dwóch miejsc po przecinku, a nie do ośmiu, tak jak Bitcoin, będzie w przyszłości powodem zwiększonej podaży. A czy tak będzie? No, zobaczymy. ICO projektu ETN. Ich ICO nadal jest rekordzistą co do największego ICO jakie kiedykolwiek miało miejsce według liczby uczestników. Mieli ich ponad 115 tysięcy. ICO miało trwać miesiąc, ale niedługo po otwarciu osiągnęli hardcap 40 milionów dolarów. Inwestorzy dostawali również między 10 a 50% tokenów gratis. Co ciekawe, nigdzie nie ma ani słowa o tym, ile monet jest przeznaczonych dla timu. Na GitHubie znalazłem jedynie informację, że w pierwszym bloku zamrożonych było ponad 12 miliardów monet, z czego 4,5 miliarda było przeznaczonych na ICO, bounty program oraz wynagrodzenie i premie dla zespołu, a ponad 8 miliardów jest zostawione na nagrody dla kopaczy mobilnych. Jeżeli ktoś zainwestował w ICO i udało mu się sprzedać na górce, czyli po 23 centy, miał bardzo pokaźny profit. Gdzie trzymacie ten? Electroneum ma swój własny mobilny oraz desktopowy portfel do pobrania na telefony z Google Play lub App Store, a desktopowy z oficjalnej strony Elektroneum. Przejdźmy trochę do timu. Nie jest to duży team, około 20 osób. Nie wszyscy mają profil na LinkedIn, ale ci, których znalazłem, faktycznie są doświadczonymi osobami, głównie w zarządzaniu i branży motoryzacyjnej, jak również IT oraz marketingu. Richard Ells, założyciel Elektroneum, dyrektor w firmie retortal.com. Jest to firma wspomagająca przedsiębiorstwa MLM w pozyskiwaniu klientów oraz dyrektor w Site Wizard, firma specjalizująca się w tworzeniu stron internetowych e-commerce oraz marketingu w internecie. Dr. Chris Gorman, członek rady doradczej w GSMA Intelligence, analizy i prognozy globalnego operatora telefonii komórkowej. Barry Last, programista w firmie specjalizującej się w rozwiązaniach e-commerce w branży motoryzacyjnej. Następnie Nick Cook, wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Development Team nie mają tutaj linków podanych do ich profili na LinkedIn. Parę osób udało mi się wyszukać. Christopher Harrison, programista. Andre Patta, software engineer James Atkinson, również powiązany z firmą Site Wizard Ltd oraz Harry, w sumie zaraz po studiach. Czyli można powiedzieć, że osiągnięcia teamu oraz doświadczenie jest głównie w branży marketingowej. Szczerze to spodziewałem się trochę lepszych wyników. Przejdźmy do whitepaperu projektu. Whitepaper projektu jest krótki, jedynie 8 stron. Niby jest tu napisane, że jest to techniczny whitepaper, a business whitepaper, który zawiera szczegóły historii zespołu, rynku i modelu biznesowego Electroneum, Znajduje się pod tym linkiem, więc próbuję w niego wejść. Page not found. No niestety, próbowałem przez parę dni i jakoś nie udało mi się dotrzeć do whitepapera. W tym technicznym dokumencie opisane są zasady bezpieczeństwa w sieci, prywatność oraz transakcje nie do, nie do wyśledzenia oraz ogólne dane techniczne sieci. Nic ciekawego w sumie. To rzućmy okiem na roadmap projektu. W sumie też tu nie znajdziemy nic ciekawego. Następnymi kamieniami milowymi są uruchomienie płatności natychmiastowej, uruchomienie strony JIG Economy, ulepszony proces rejestracji użytkownika oraz katalog dostawcy. Ale w sumie czego tu od nich wymagać, skoro od samego początku mają działającą platformę płatniczą? Kamieniem milowym na pewno będzie uruchomienie natychmiastowej płatności. Zobaczymy, kiedy im się to uda. Przy okazji zajrzałem jeszcze na GitHub projektu. Jedyne co tu się zmienia to Vendor Instant Payment. Tak jak mówiłem na temat natychmiastowej płatności, aktualizacje, ostatnie aktualizacje w tych postach były w marcu. W sumie to cisza w innych wątkach. Aktualizacje 2018, maj 2018. Społeczność projektu, no to jest coś, czym projekt naprawdę może się pochwalić. Społeczność mają na poziomie takich projektów jak Cardano czy Lisk. Jeżeli chodzi o społeczność, to Electroneum można zaliczyć dość ścisłej czołówki. Na ich stronie na Facebooku. Obserwuje ich prawie 160 tysięcy użytkowników. Na Twitterze prawie 130 tysięcy użytkowników. Mają też swój Instagram, 20 tysięcy obserwujących. Oraz 10 tysięcy subskrybujących na ich kanale na YouTube. No kampanię marketingową mieli bardzo dobrze rozwiniętą, dlatego nie ma co się dziwić, że mają tak ogromną społeczność. Partnerzy biznesowi. Jeżeli chodzi o partnerów ETN, to trzeba się naprawdę naszukać, ponieważ na stronie ETN nie ma żadnej wzmianki o partnerach. Z tego, co udało mi się znaleźć, to partnerstwo z Mobile Streams. Firma ta dystrybuuje treści mobilne bezpośrednio do konsumentów za pośrednictwem wieloplatformowej aplikacji. Działają praktycznie na całym świecie. Na tą chwilę umożliwi on uruchomienie ETN w Argentynie. Następne partnerstwo ETN z One Development. Podjęli oni współpracę z MVNO. Partnerstwo to zapewnia kompleksowe rozwiązania z procedurami KITS oraz yy, przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Następne partnerstwo z siecią komórkową MWC z Barcelony, czyli główne partnerstwa Electroneum są z sieciami komórkowymi. Bardzo dużo było plotek na temat partnerstwa Electroneum z Samsungiem, ale nigdy do tego partnerstwa nie doszło. Konkurencja projektu. Przejdźmy teraz do konkurencji projektu, która jest niesamowicie ogromna. Zaczynając od ojca wszystkich kryptowalut, jakim jest Bitcoin, oczywiście, a kończąc na setkach, jak nie tysiącach typowych projektów służących stricte do płatności. Czy ETN przybije się przez konkurencję? No, może być ciężko, ale na pewno wyróżnia ich kopanie na telefonie oraz łatwy w obsłudze portfel, no i marketing. Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie. Na koniec standardowo przejdziemy do mocnych i słabych stron projektu. Do minusów możemy zaliczyć bardzo dużą ilość monet. Naprawdę bardzo duża. 21 miliardów monet jest to ogromna ilość. Nie wiem, czy dzielenie do dwóch miejsc po przecinku poskutkuje w przyszłości. Ogromna konkurencja, tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo kryptowalut, które służą tylko do płatności. Mało współpracujących firm, bo mówię, trochę się naszukałem, znalazłem trzy tylko większe firmy, z którymi współpracują. Doświadczony zespół, ale głównie w marketingu internetowym. I właśnie największym minusem to jest to, że jest to kryptowaluta. Czy kryptowaluty przyjmą się jako środek płatności do codziennego użytku? Nie sądzę. Prywatność z jednej strony, a z drugiej strony potrzeba przejścia KITS. Moim zdaniem też jest to minus. Prywatne transakcje. Ujęłem to w minusach ze względu na to, że jeżeli państwa zaczną walczyć z kryptowalutami, to pierwsze co wezmą się za kryptowaluty prywatne. Które są nie do wyśledzenia z wiadomych powodów. Plusy projektu. Kopanie na telefonie na pewno jest plusem tego projektu i zachęca użytkowników do używania ich portfela. Dążenie do natychmiastowej płatności jest to bardzo dużym plusem, bardzo małe opłaty transakcyjne. Dziś czytałem, że jeżeli się przelewa ET z portfela na portfel, to opłaty są zerowe, a jeżeli przelewamy z giełdy bądź na giełdę, to opłaty nie przekraczają 20 ETM. Marketing. Marketing mają na bardzo wysokim poziomie. Telefon budżetowy. Wypuszczenie tego telefonu na pewno było dużym krokiem w przód przez twórców projektu. No zobaczymy jednak, jak ten telefon się przyjmie. Współpraca z sieciami telefonii komórkowej. Główne partnerstwa tej firmy opierają się o współpracę właśnie z firmami telekomunikacji. Łatwość obsługi oraz zastosowanie. Portfel mobilny jest naprawdę łatwy w obsłudze, można powiedzieć, intuicyjny. Oraz przez skanowanie kodów QR bardzo szybko można przesłać pieniądze drugiej osobie i zastosowanie. Przyjrzałem trochę postów na Twitterze i faktycznie ETN ma już swoje zastosowanie. Taksówkarze w Australii akceptują ETN jako płatność. ETN jest również akceptowane w jakiejś restauracji w południowej Afryce. Oraz na kilku platformach sprzedażowych możemy płacić ETN. Płacić za pomocą ETN możemy również Gauteng. Jest to najlepiej rozwinięta gospodarczo prowincja w południowej Afryce oraz jakieś natychmiastowe płatności w kryptograch. Podsumowując, dużo znajomych namawiało mnie ja na kupno ETM, aż postanowiłem zrobić własny research. Powiem szczerze, że nie jestem za bardzo zadowolony z tego projektu. Ma on swoje bardzo duże plusy, jakimi jest, jeżeli już dojdzie do natychmiastowej płatności, na pewno będzie to ogromnym plusem. Jest to bardzo tania kryptowaluta, mają bardzo łatwy portfel, mają swój własny telefon budżetowy, mają dużo plusów, jednak zespół doświadczony praktycznie jedynie w marketingu internetowym bądź w przedsiębiorstwach typu MLM, no tutaj za bardzo mnie nie przekonuje. Są to na pewno młode, wykształcone osoby i widać, że prężnie działają z projektem, ale czy ma on rację bytu w przyszłości? No, tak jak powiedziałem na początku, ja za bardzo nie wierzę, że kryptowaluty będą służyć do płacenia w każdym sklepiku za kawę, za ciuchy i to samo sądzę też o tym projekcie. Kupię go nie za dużo, jest w bardzo dobrej cenie teraz. Przeznaczę sobie jakiś tam procent mojego portfolio na elektroneum. Mam nadzieję, że zespół znowu ruszy ze swoim marketingiem i cena poszybuje do góry. A jak będzie, zobaczymy. No, na dzień dzisiejszy, według mnie, jest to jeden wielki znak zapytania. Jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje na, tego, na temat tego projektu, bardzo proszę zostawcie je pod filmem, a jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie śmiało. Tak jak mówiłem, zrobimy raz w miesiącu QA i będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Dzięki bardzo za wysłuchanie, cześć.